Rozpocząć dzisiejszy webinar. Jesteśmy na prezentacji, jak widzimy, Skyward Community. Jest to wyjątkowa szansa dla nas, ludzi, ponieważ jesteśmy w tym okresie, gdzie tak naprawdę cała ta technologia rusza w świat. Jesteśmy przed naprawdę rozpoczęciem wielkiego boomu, jeśli chodzi o budowę projektów adresowych. O tym będzie się mówiło coraz więcej. Jak wiemy, mówi się coraz więcej nawet w polskich mediach, co jest szczególnie wyjątkowe dla nas tutaj w Polsce. Nazywam się Mariusz Duczmański. Nie będę tutaj się w szczegóły wdawał. Osobiście usługami online zajmuję się od 2012 roku. Inwestorem zarówno, jak i partnerem firmy Skyward Community jestem od 2016 roku, więc już jest to okres 5 lat. Szósty rok się rozpoczyna. Natomiast w 2019 roku z grupą kilku osób w Polsce, ale też z grupą osób na całym świecie, ponad 100 osób, ukończyliśmy takie szkolenie dla ambasadorów 3D Coaching Business. Było to bardzo ciekawe przeżycie, ponieważ wiele tych szkoleń odbywało się w różnych krajach. Mieliśmy możliwość wymienić różne doświadczenia. Pamiętne takie szkolenia to chociażby Litwa, Belgia, tutaj właśnie tak powiedziałem z polską też grupą kilku osób, ale też ukończenie tego szkolenia, o którym już nieraz mówiłem na webinarach, miało miejsce w Dubaju. Otrzymaliśmy dyplomy ukończenia tego szkolenia i powiem szczerze, było to wyjątkowe dla nas szkolenie, ponieważ tak jak osobiście w życiu miałem możliwość korzystać z wielu szkoleń, tak to zawierało takie punkty psychologii, którymi wcześniej się nie spotkałem i myślę, że te osoby, które są obecne na dzisiejszym webinarze, a miały możliwość skorzystania z tego szkolenia, wiem, że takie są osoby, na pewno to potwierdzam. Również jako pierwsza wycieczka w historii firmy mogliśmy odwiedzić w Szarży budowę ekotechnoparku, czyli tego całego centrum innowacji, które się tam odbywa, gdzie są testowane pojazdy, cała ta technologia nasza. Więc osobiście też spotkaliśmy się, przepraszam za mój głos dzisiaj, spotkaliśmy się z zarządem firmy, tutaj z panem Anatolim Junickim, z prezesem całej spółki, całej firmy. I dlatego też chociażby z tego powodu też to było dla nas osobiście wyjątkowe przeżycie. Przechodząc teraz do sedna sprawy, plan marketingowy dla programu partnerskiego Skyward Community. Z jednej strony jest bardzo prosty, ale z drugiej strony daje duże możliwości wszystkim osobom, które zaangażują się w promowanie tej całej technologii. Ponieważ oprócz tego, że jesteśmy osobiście inwestorami w firmie, to też zapraszamy ludzi, chcemy powielać tą technologię, chcemy ją propagować, dzięki temu dodatkowo zarobić. Może przejdę do kolejnego slajdu. Zanim przejdziemy do samego programu partnerskiego, to zwrócę uwagę na to, na co zwracam uwagę na każdym webinarze. Jeśli chodzi o nasze biura, po zalogowaniu na nasze biura, po otwarciu konta, mamy różne zakładki, między innymi taką zakładkę jak o nazwie dla partnerów i tutaj po zatwierdzeniu regulaminu, po weryfikacji osobistej w firmie, czyli dokumentami, o tym jeszcze później nieco powiem, mamy narzędzia partnera i w tych narzędziach partnerach mamy osobiste linki, strony internetowe o technologii, strony internetowe o informacjach dla inwestorów, ale też link, który prowadzi nas bezpośrednio do formularza rejestracyjnego, gdzie możemy w prosty sposób zarejestrować nowego partnera. Tak mniej więcej to wygląda w naszych biurach. Kiedy zatwierdzimy regulamin, kiedy zweryfikujemy nasze konta, otrzymujemy linki polecające. Dwa linki to nasze biura, to nasze strony internetowe, pod które jest podpięty nasz numer ID partnera
I pierwszy jeden z linków to, jak widzimy, jest o nazwie technologia. I kiedy wyślemy takiego linka potencjalnemu partnerowi, osobie zainteresowanej technologią, to na tej stronie znajdzie wszystkie możliwe informacje na temat certyfikatów, patentów i wielu innych informacji, różne filmy, nagrania, dokumenty, dyplomy na temat właśnie technologii Skyward Community. Pod zakładką inwestycje, czyli link polecający z nazwą inwestycje, oprócz oczywiście możliwości zarejestrowania się, otwarcia biura, potencjalny nasz inwestor znajdzie wszystkie informacje, które powinien uzyskać przed podjęciem decyzji, potencjalny inwestor przed podjęciem decyzji, z którym powinien się zapoznać, które powinien uzyskać. Myślę, że każdy nawet wybredny inwestor, który chce zainwestować duże pieniądze, akurat pod tym linkiem powinien znaleźć wystarczającą ilość informacji. No i ten ostatni link, jak widzimy o nazwie Go, to link, po kliknięciu którego tak naprawdę otwiera nam się prosty formularz rejestracyjny. Po wypełnieniu go, kiedy klikniemy zarejestruj, dostajemy na maila link aktywacyjny. Kiedy go klikniemy, mamy tak naprawdę przekierowanie na nasze konto i prośbę o dokończenie rejestracji. Czyli wypełniamy jeszcze pozostałe informacje osobowe, ale następnie trzeba dostarczyć dokumenty. Najczęściej w naszym wypadku w Polsce będzie to dowód osobisty, prawa, lewa strona. I teraz jedna rzecz, jeśli dowód osobisty nadal ma, czyli on już jest sprzed kilku, załóżmy, lat i nadal ma adres zameldowania, to wtedy wystarczy tylko dowód osobisty, prawa, lewa strona, żebyśmy zostali pozytywnie zweryfikowani. Natomiast jeśli się okazuje, że mamy te najnowsze dowody, w których już nie ma adresu, to oprócz skanu prawa, lewa strona dowodu osobistego dobrej jakości, musimy dostarczyć dokument, który potwierdza miejsce naszego zamieszkania czy zameldowania. W tym wypadku to może być rachunek za prąd, gaz, wodę, czynsz, wyciąg z konta, który potwierdzi właśnie to miejsce zamieszkania. Zazwyczaj taka weryfikacja jest robiona w ciągu 24 do 48 godzin najczęściej. Teraz przejdźmy do programu partnerskiego. Jak widzimy, program partnerski składa się z 7 poziomów i tak naprawdę pierwszy poziom uzyskuje partner, zresztą ten status nazywa się właśnie status partner, osoba, która po prostu się zweryfikuje. Bez inwestycji jeszcze osobistej, po zweryfikowaniu uzyskujemy status partnera. Tak naprawdę firma daje w tym momencie nam możliwość do 4 poziomów zarabiania i na pierwszym poziomie możemy otrzymać, jeśli przyprowadzimy potencjalnego inwestora, który zainwestuje środki, otrzymamy bonus w wysokości 15%. Drugi status w programie partnerskim to konsultant. To jeden z najprostszych statusów do osiągnięcia, ponieważ można to zrobić właściwie w jeden dzień. Kiedy my osobiście otworzymy pakiet w wysokości na przykład $100 z ratą o wysokości $100 i opłacimy ten pakiet i zaprosimy dwóch partnerów, którzy zrobią to samo co my. I w tym momencie automatycznie uzyskujemy status konsultant. Jak widzimy, uzyskujemy na tym statusie konsultanta kolejny poziom, 5. gdzie na 5. poziomie mamy 1% z pozyskanych inwestycji. Tutaj skupimy się dosłownie na chwilę. Zobaczę. Po co jest ta weryfikacja? Prośba jest taka, że jeśli mamy jakiekolwiek pytania dotyczące programu partnerskiego, który będziemy omawiać, ewentualnie promocji, na które zwrócę uwagę, tą, która trwa i ta, która rozpocznie się 1 marca, to zrobimy sobie takie 5 minut na sam koniec dzisiejszej prezentacji i postaram się odpowiedzieć na każde pytanie. Gdyby się okazało, że nie wiem, nie znam odpowiedzi na jakieś pytanie albo nie jestem do 100% pewny, ponieważ nie chcę udzielić jakiejś nie do końca prawdziwej informacji, to uzyskam informacje jak najbardziej rzetelne
i odpowiem na kolejnym webinarze 2 marca. Natomiast postarajmy się poczekać, miejmy te pytania i na czacie po prostu napiszecie te pytania. Postaram się na nie po kolei odpowiedzieć na koniec. A zatem tak, status lider to tak naprawdę uzyskujemy wtedy, kiedy my osobiście zainwestujemy $200 i mamy 3 partnerów, którzy zrobią to samo, co my. Z tą różnicą, że na pierwszym poziomie, w pierwszej linii naszej bezpośredniej musi być łączna inwestycja w wysokości $2000. W tym momencie uzyskujemy status lidera. Czyli my inwestujemy $200, mamy 3 partnerów, którzy inwestują $200, czyli mamy pewną kwotę, mamy jeszcze 4, 5, 6, 7 partnera, który inwestuje jakąś tam określoną sumę w postaci na przykład raty za pakiet. Łączna suma z pierwszego pokolenia jest co najmniej 2000. W tym momencie na naszych kontach pojawia się w lewym górnym rogu status lider. Master to poziom, który tak naprawdę zaczyna się, znaczy jest to poziom, który jak gdyby kwalifikuje nas dla ścieżce kariery do tych osób, które faktycznie koncentrują się na programie partnerskim i starają się tę technologię dość mocno promować, ponieważ tu już trzeba pewną pracę faktycznie włożyć. Zresztą w momencie, kiedy działamy, kiedy staramy się działać w programie partnerskim, kiedy chcemy mówić o technologii i zapraszać ludzi do biznesu, to wiemy, że tutaj przy tym statusie już troszeczkę trzeba popracować. Dlaczego? Dlatego, że nie wystarczy mieć tylko inwestorów, którzy włożą gotówkę do firmy, bo chcą kupić, uzyskać udziały wewnętrzne tutaj spółki, ale też podejmują się tej samej promocji, tej samej duplikacji, co my, czyli zapraszają też do biznesu kolejne osoby, dzięki czemu uzyskują status liderów. I teraz tak, żebyśmy my uzyskali status mastera, jak widzimy, sami osobiście musimy mieć, nie ma znaczenia czas, jest to oczywiście narastająco historycznie, musimy osobiście mieć zainwestowane $1000. Ale pod sobą musimy bezpośrednio, pod sobą w pierwszej linii, mieć 3 liderów. I ci 3 liderzy, każdy z nich musi mieć zainwestowane nie mniej, zainwestował nie mniej niż $200. Czy to jest to minimum, które wymagane jest przy liderze. Natomiast na pierwszym poziomie łączna suma inwestycji historycznie musi wynosić $5000. Zatem jeśli na przykład my osobiście zainwestowaliśmy historycznie $1000, mamy 3 liderów, którzy zainwestowali to minimum $200, czyli mamy 1600 łącznie, to pozostałą sumę muszą w pierwszej linii inni partnerzy, których zaprosiliśmy do biznesu, uzupełnić tą brakującą sumę inwestycji, która powinna wynosić co najmniej 5000. Jeśli tak jest, to w tym wypadku uzyskujemy poziom mastera. Może być taka sytuacja, że my osobiście zainwestowaliśmy w firmie 4000 i mamy na przykład 3 liderów, którzy zainwestowali po $350 na przykład dolarów i w tym momencie przekraczamy tą sumę inwestycji w pierwszym poziomie $5000 i uzyskujemy status mastera. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że tak naprawdę w tym momencie oprócz tego, że otrzymujemy kolejne poziomy, to jest bardzo fajny krok do tego, żeby uzyskać status eksperta, a tutaj to już jest tak naprawdę poważny, jak gdyby można powiedzieć, poważna ścieżka do kariery, do której firma nas zaprasza. Dlaczego? Uzyskujemy przy masterze bonusy do 9 poziomów, to jest bardzo znaczące. Natomiast zobaczmy, jak to wygląda przy ekspercie, do czego osobiście też zapraszam. Jeśli będziecie potrzebować jakiejś pomocy, gdzie znaleźć dokładne wyliczenia na swoich kontach, na swoich biurach w back office,
ile wam brakuje własnej inwestycji, ile brakuje wam na przykład masterów, czy ile wam brakuje liderów, to pokażę wam dokładnie, w którym miejscu na swoich kontach możecie zobaczyć dokładne analizy. Na swoich narzędziach, w swoich kontach mamy dokładne wyliczenia, jak ten status naszej kariery przebiega. Przy statusie eksperta, to jest jeden z trzech ostatnich poziomów w ścieżce kariery, tutaj zauważamy pewną zmianę. Po pierwsze, zwiększa nam się prowizja, sięgamy również do 20 poziomu, jeśli chodzi o bonusy, natomiast zmienia nam się troszeczkę kwalifikacja, jeśli chodzi o uzyskanie statusu ekspert. Zobaczmy, tak jak w poprzednich statusach trzeba było mieć na przykład trzech liderów z pierwszej linii, aby uzyskać status mastera, tak przy ekspercie wystarczy mieć dwóch masterów w pierwszej linii, natomiast trzeci może być w dowolnym poziomie, ale w niezależnej linii. Czyli tak tutaj widzimy na tym zdjęciu, trzeci master jest na drugim poziomie całkowicie niezależnej linii, strukturze, i dzięki czemu my uzyskujemy status eksperta. Wymogi jakie są, to osobisty historycznie wkład inwestycyjny 5000, trzech partnerów mających status mastera, natomiast tak naprawdę suma inwestycji wchodzących w skład pierwszego pokolenia, czyli osób bezpośrednio zaproszonych do biznesu, musi wynosić 10 tysięcy. I w tym momencie, jeśli spełniamy ten warunek, to na naszych kontach automatycznie u góry w lewym narożniku pojawi się status ekspert. Przedostatni status w ścieżce kariery to top ekspert. Tutaj jak widzimy, sięgamy do 24 poziomów w bonusie, jeśli chodzi o ścieżkę kariery. Różnica jest taka, że tak samo trzeci partner, który uzyskuje status w tym wypadku eksperta, który nas kwalifikuje do top eksperta, może być w dowolnej linii, na dowolnym poziomie, natomiast dochodzi tutaj pewien bonus, bonus z comiesięcznego obrotu struktury. Jak on wygląda? Troszeczkę postaram się przybliżyć i gdyby coś było niejasne, to albo dzisiaj zaraz po webinarze na koniec możecie zadawać pytania, albo naprawdę pytajcie się mnie w rozmowach telefonicznych lub na Skype'ie na grupie. Postaram się odpowiedzieć wtedy indywidualnie i pewnie będzie łatwiej zrozumieć pewne kwestie niż tak bezpośrednio na webinarze. Natomiast jak widzimy, jeśli chodzi o top eksperta, to zasada jest prosta. My osobiście musimy historycznie mieć zainwestowane 10 tysięcy dolarów. Musimy mieć trzech partnerów mających status ekspert, dwóch bezpośrednio w pierwszej linii, trzeci może być w dowolnej innej linii na dowolnym poziomie. Z pierwszego pokolenia, w pierwszym pokoleniu musi być obrót historyczny minimum 30 tysięcy. To jest takie minimum. Natomiast aby otrzymać ten bonus comiesięczny, z comiesięcznego obrotu, czyli na przykład obrót w tym momencie mamy za listopad, przepraszam, za luty, za marzec, za kwiecień. I co się dzieje? Ten zapis, który jest tutaj w tym tekście, on jest bardzo ważny, bo jak czytamy, aby otrzymać bonus, suma inwestycji osób z twojej struktury z wyjątkiem inwestycji dokonanych przez osoby wchodzące w skład zespołów partnerów mających status top ekspert, czyli gdybyśmy mieli na przykład w swojej strukturze top ekspertów, bo tak może się stać, lub partnerów wyższych rang, to oprócz ich struktur oni się nie wliczają jak gdyby w ten obrót miesięczny, z pominięciem tych osób wchodzących w skład zespołów partnerów mających status top eksperta, z ich pominięciem, my musimy w danym miesiącu mieć obrót minimum
5 tysięcy, 10 tysięcy lub 20 tysięcy. Jeśli w danym miesiącu, na przykład za luty, byśmy mielibyśmy obrotu w swojej strukturze, już teraz mówimy nie o pierwszym poziomie, ale o swojej strukturze z pominięciem osób ze statusem top expert lub sky expert, to w tym momencie otrzymujemy bonus w wysokości przy obrocie 20 tysięcy 1500, przy 10 tysiącach $800, przy 5 tysiącach obrotu miesięcznego $500. I taki bonus top ekspert może otrzymać co miesiąc pod warunkiem, że to minimum 5 tysięcy obrotu lub więcej uzyska w swojej strukturze z pominięciem właśnie tych osób, które mają status top eksperta lub ski eksperta wchodzący w skład innych struktur, innych grup. I kolejny, ostatni tutaj poziom, Sky Expert, jest on jak najbardziej do uzyskania. Cały ten program partnerski jest dla ludzi, dla nas osobiście. Firma robi wszystko, żeby nam ułatwić pracę, o czym za chwilę się przekonacie, kiedy będę mówił o promocjach obecnych, ale tych, które za chwilę nas czekają. A zapewniam, że takiej promocji jeszcze ja nie pamiętam przez ostatnie 5 lat. Wracając do tego statusu Sky Expert. Aby go uzyskać, tutaj jest zmiana. Musimy mieć czterech top ekspertów, czyli dwóch ekspertów, warunek jest dwóch ekspertów w pierwszej linii, natomiast pozostałych dwóch niezależnych liniach, bez względu na, nie ma znaczenia na jakiej głębokości one się pojawią. Jeśli będzie ich w naszej strukturze czterech, to jest to jeden z warunków uzyskania statusu Sky Expert. Kolejny warunek, to my osobiście musimy mieć zainwestowane w firmie historycznie $20 000, czterech partnerów mających status top expert i dwaj, którzy znajdują się na dalszych na przykład głębokościach, muszą mieć zainwestowane 90 tysięcy dolarów. Z tym, że tutaj, żeby nie wprowadzić Państwa w błąd, z pierwszego pokolenia z uwzględnieniem inwestycji własnych powinno wynosić co najmniej 90 tysięcy, czyli mówimy o pierwszym pokoleniu. Czyli jeśli mamy dwóch top ekspertów, których jak pamiętamy muszą mieć też określoną sumę inwestycji historycznie własnych, plus nasze 20 tysięcy, dodatkowo wszystkich partnerów, których mamy na pierwszym poziomie, trzeci, czwarty, piąty, tutaj nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o ilość partnerów, których zaprosimy do firmy i statusy, które uzyskują, ich inwestycja musi wynosić minimum 90 tysięcy dolarów historycznie. I wtedy jest to warunek do uzyskania statusu Sky Expert. Natomiast, żeby otrzymać bonus comiesięczny w wysokości $500 lub $2000, to z pominięciem właśnie tych partnerów mających status top expert lub ski expert wchodzący w skład zespołów do uzyskania tych właśnie statusów, z pominięciem ich, w naszej strukturze w danym miesiącu obrót musi wynosić minimum 10 tysięcy, wtedy uzyskujemy bonus w wysokości $500 lub 30 tysięcy, wtedy uzyskujemy bonus w wysokości $2000. To jest bonus niezależny od tego, co my zarobimy, co otrzymamy w postaci bonusów od firmy za pracę, którą tak wykonujemy. Także o tym warto pamiętać i warto też pamiętać, że na tym ostatnim statusie Sky Expert mamy też 24 poziomy. Czyli tak naprawdę w momencie, kiedy mocno pracujemy nad rozwinięciem struktury w głąb, aby ona się rozwijała, uzyskujemy prowizję, uzyskujemy bonusy do 24 poziomów. Jest to naprawdę bardzo dobry, wdzięczny program partnerski. Tutaj mamy pewne zdjęcie, na które właściwie zwrócę uwagę tylko na to żółte, o tym też ostatnio już mówiłem, lider, ponieważ jest to początek tak naprawdę w ścieżce kariery. Status lidera można uzyskać bardzo szybko. Ostatnio mówiłem, żebyśmy sobie założyli pewne plany i uzyskali taki status na przykład w ciągu tygodnia, a można to zrobić, ponieważ osobista nasza inwestycja to $200, trzech partnerów, którzy mają minimum w pierwszej linii $200 i łączna
inwestycja w pierwszej linii to 2000. Można naprawdę to uzyskać w ciągu bardzo krótkiego czasu. Lidera można uzyskać w ciągu dosłownie paru dni do tygodnia. Natomiast później pracujemy sobie z tymi ludźmi, którzy faktycznie zaczęli pracować w naszym zespole. Poświęcamy im wtedy, tym, którzy faktycznie robią najwięcej, poświęcamy im najwięcej czasu. Tutaj też jeszcze chwilę się zatrzymamy przy tym zdjęciu, ponieważ bonus za rozwój struktury partnerskiej dla statusów partnerów konsultant i lider. O co tu chodzi? Chodzi o to, że tak naprawdę firma wynagradza nas dodatkowym bonusem w wysokości 3%, jeśli staramy się zapraszać jak najwięcej partnerów, którzy kupują dowolne pakiety w postaci właśnie inwestycji w udziały. Co się okazuje? Okazuje się to, że jeśli dany miesiąc na przykład mielibyśmy przykładowo 5 partnerów byśmy zaprosili do biznesu bezpośrednio w pierwszej linii i ci partnerzy bezpośrednio w pierwszej linii kupiliby sobie jakieś tam pakiety dowolne, 4 pakiety, gdzie mamy łącznie pakietów przez 5 partnerów na przykład kupionych 20 pakietów dowolnej wysokości, w dowolnej składce miesięcznej. Jeśli by się okazało, że mamy ich 20 tych płatności w przeciągu miesiąca, to za każdą taką ratę my jako sponsorzy, jako osoby, które zaprosiły tych partnerów, tych inwestorów do firmy, otrzymamy od firmy 18%. Widzimy tutaj, jak ten bonus się zwiększa. Jeśli na przykład tych płatności w danym miesiącu z pierwszego poziomu mielibyśmy 5, czyli mamy 5 partnerów na przykład i każdy z nich kupił jakiś pakiet na przykład na raty, to my otrzymujemy tak naprawdę dodatkowo 1% od 5 płatności do łącznie do 9. Otrzymujemy 1% więcej, ale otrzymujemy nie tylko za ten 5 do 9, tylko otrzymujemy również za te 4 wcześniejsze. Czyli firma nam wyrównuje 1% za każdą ratę. Jeśli pomyślmy, jeśli są to pakiety na raty, to przez 10 miesięcy mamy co miesiąc 16%. Jeśli mamy tych płatności narastająco miesięcznych w strukturze w pierwszym poziomie 10 lub więcej, to mamy co miesiąc od każdej raty nie 15, ale 17%. Natomiast jeśli mamy narastająco co miesiąc, przez ileś miesięcy, bo są to ratalne na przykład pakiety, mamy ich 20 lub więcej, to od firmy z każdej raty w danym miesiącu otrzymamy aż 18%. Warto o tym pamiętać i nad tym, no, pracować nad tym, ponieważ to bardzo mocno przyspiesza nam też ścieżkę kariery, ale też otrzymujemy bonusy, na które tak naprawdę tutaj każdy pracuje. Teraz podsumowanie. Zasady, warunki programu partnerskiego. Minimalna kwota inwestycji to jest $50. To jest tak, minimalna kwota wypłaty, mówimy tutaj o wypłacie na zewnątrz, to jest $30. Wynagrodzenie partnerskie są księgowane wyłącznie na koncie bonusowym, to już dobrze wiemy, każdy z nas. Natomiast bardzo ważna też jeszcze rzecz, to ostatnie 2 punkty, wypłata odsetek jest wypłacana maksymalnie do 24 poziomu, czyli jak rozwijamy sobie strukturę, to do 24 poziomu możemy otrzymać bonus i każdy może zaprosić nieograniczoną liczbę partnerów. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń, jak wielka będzie nasza organizacja. Tutaj jeszcze dosłownie chwilę przy pewnych nagrodach, wyróżnieniach za te poziomy, począwszy od mistrza, czyli mastera. Przy masterze, kiedy uzyskujemy status mastera, uzyskujemy markowy długopis od firmy. I tutaj, jeśli chodzi o tą nagrodę, o ten długopis, to można się zwrócić do mnie lub z któregoś ze swoich sponsorów. Przy statusie ekspert otrzymujemy, w momencie, kiedy pojawi się u nas w lewym górę narożniku na napis ekspert, otrzymujemy firmy w ciągu 24 godzin od firmy bonus w wysokości $500 na konto do wykorzystania na dowolny cel. Przy statusie
Przy statusie top ekspert otrzymujemy od firmy $1500 na konto w ciągu 24 godzin. I przy statusie tym ostatnim, scale expert, otrzymujemy od firmy bonus w wysokości $2000 na konto w ciągu 24 godzin od uzyskania tego statusu. I teraz pomówimy jeszcze o kilku sprawach związanych chociażby z funkcjonowaniem. Pewnie większość z nas wie, o tym też trąbimy na każdej webinarze, czy to technicznym, czy z programem partnerskim. Mamy aplikację, mobilną aplikację naszych biur, back office'ów. Jeśli nie mamy ich jeszcze zainstalowanych, to zapraszam, by taką aplikację zainstalować. Można tą aplikację pobrać z Google Play lub też znajdziemy historycznie, chyba na pierwszej stronie nawet naszego konta, wyskakuje ikonka właśnie z możliwością pobrania aplikacji mobilnej Skyward Community. Warto ją zainstalować, odpowiednio zsynchronizować, bo tam trzeba się zalogować swoim adresem mailowym, hasłem, a później ustawić PIN kilkucyfrowy, który pozwala nam bardzo szybko wejść na nasze biuro i wykonywać pracę tak naprawdę mobilnie przy pomocy naszego telefonu. Dwa, trzy zdania dosłownie jeszcze na temat możliwości inwestowania. Firma oczywiście ma możliwość inwestycji w gotówce jednorazowo lub na raty. Te inwestycje, które są na raty, one są bardzo korzystne, ponieważ pakiety, które nawet obecnie są jeszcze dostępne, one są dostępne na każdą kieszeń. Jak dobrze wiemy, jeden z pakietów to wysokość $25 miesięcznie, to jest ten pakiet wysokości $250 i powiedzmy sobie szczerze, 100 zł, czy niecałe 100 zł, jakieś 90 czy tam 80-90 zł, to jest składka, którą często tracimy wychodząc do sklepu, do Biedronki, do Intermarché, robiąc zakupy i tak naprawdę wychodzimy ze sklepu zastanawiając się, co my kupiliśmy za te pieniądze. To są naprawdę niewielkie dzisiaj pieniądze przy dzisiejszej rzeczywistości, realiach, więc tak jak powiedziałem, jest to biznes, jest to możliwość dla każdego człowieka, który dzisiaj żyje. Bez względu na to, czy ktoś ma emeryturę, czy zarabia, czy ma własną działalność, jest w stanie oszczędzać sobie również tutaj w postaci tych inwestycji, tych udziałów, które kupujemy w firmie i które mogą tak naprawdę dawać nam bonusy, wynagrodzenie za całego naszego życia, a także przez kolejne pokolenia. I też o tym dowiadujemy się bardzo często na tych webinarach właśnie technicznych. Tutaj teraz dosłownie dwa zdania jeszcze o tej promocji, która w tej chwili trwa. Promocja dotycząca hologramu i zakupu pakietu inwestycyjnego w wysokości $5000 ze składką, jeśli bierzemy to na raty, w wysokości $500 rozłożonych na 10 miesięcy, została przedłużona do końca miesiąca, do 28 lutego, czyli do końca tego tygodnia, więc niewiele czasu zostało. Natomiast dlaczego kładę nacisk akurat na tą promocję? Dlatego, że tak, czytamy na kolejnej stronie, zobaczmy, do 28 lutego możesz skorzystać z tego pakietu na dwa sposoby. Miesięcznie $500 przez 10 miesięcy lub jednorazowo 5000. Dlaczego szczególnie tutaj zwracamy uwagę na ten pakiet? Ponieważ wydaje mi się, z tych informacji, które uzyskuję, jest to ostatni czas, ostatni dni, kiedy będziemy w historii firmy mogli uzyskać tak wysokie dyskonto jak 1 do 100. Jak widzimy, to dyskonto było dostępne w 2017 roku, więc to, co firma zrobiła przez ostatnie tak naprawdę miesiące, kiedy mieliśmy różnej postaci w konfiguracji te pakiety, wcześniej z mniejszą składką, teraz już ostatni pakiet, który daje nam dodatkowo zaistnieć w Ekotechnoparku, czyli w całym tym centrum innowacji na Białorusi, koło Mińska, Marina Morka, czyli tam, gdzie jest centrum testowania wybudowane,
jest muzeum i w tym muzeum będzie nasz hologram. Będą mogły je oglądać kolejne pokolenia, w kolejnych latach ludzie. Oglądać nas tak naprawdę ludzi, którzy byli na początku tych technologii, kiedy miała zawojować cały świat. A że tak będzie, no to ja w 100% jestem o tym przekonany. Zresztą z informacji, które do nas docierają, wiemy, że to już jest fakt. Natomiast kupno pakietu z dyskontem 1 do 100, to tak jakbyśmy dzisiaj zainwestowali w pewniaka, 1 dolar, a zamian to mieli otrzymać 100 dolarów. To jest taki pewniak, takie minimum. Natomiast pewnie docelowo będą to dużo większe pieniądze. Natomiast dyskonto 1 do 100 to jest ostatnia szansa w tym tygodniu na to, żeby kupić. I szczególnie tych partnerów, którym kończą się pakiety, gdzieś tam zostały 2 miesiące, 3 miesiące, zachęcam poważnie naprawdę zachęcam do zastanowienia się osobiście, czy sobie nie kupić tego pakietu. Jest to pewien wydatek, pewnie na niejedną kieszeń, natomiast 500 000 udziałów przy tej składce, przy dyskoncie 1 do 100, to naprawdę jest temat warty rozważenia. Być może czasami w rodzinie dobrze zastanowić się, czy nie zrobić tego gdzieś tam sobie na spółkę, najbliższej oczywiście rodzinie, w jednym domu, gdzieś tam zrobić sobie na spółkę i kupić, złożyć na ten pakiet i kupić te udziały, bo dyskonto 1 do 100 jest naprawdę niezwykłym prezentem ze strony firmy, który się dosłownie za parę dni skończy. I już nie będzie tych powtórek kolejnych możliwości z tak wielkim dyskontem kupienia, gdzie my możemy historycznie kupić dyskonto z 2017 roku. Firma tak naprawdę wiemy, że zrobiła ten prezent w zeszłym roku ze względu na pandemię i kończy go teraz tym hologramem, możliwością dodatkowo zaistnienia w muzeum historycznie z naszym zdjęciem hologramem, plus dodatkowo z dyskontem 1 do 100 możemy nabyć taki pakiet. Zachęcam do zastanawiania się bardzo poważnie. W tym tygodniu jeszcze taka jest możliwość i nie czekajmy do ostatniego dnia, bo możemy naprawdę, brzydko mówiąc, z ręką w nocniku lądować, ponieważ go nie kupimy. Będziemy czekać do ostatniego dnia. Wiemy, że często te płatności przechodzące są gdzieś tam, jakieś są trudności, więc warto zaplanować sobie albo szybki przelew bankowy, albo poprzez kryptowalutę zakup gotówki, zasilenie swoich kont i przygotowanie odpowiedniej sumy na to, żeby kupić właśnie ten pakiet z dyskontem 1 do 100. Do czego Was, drodzy Państwo, wszystkich zachęcam, szczególnie tych nowych partnerów, nowych gości, którzy są dzisiaj obecni na dzisiejszym webinarze. Tutaj krótka informacja z pewnego newsa, który był parę dni temu, no właściwie kilkanaście dni temu, ponieważ na początku lutego ukazał się taki news, 30 tysięcy wyświetleń w ciągu doby. To był jeden z dużych użytkowników znanego portalu Liken, który zamieścił na swoim profilu, mając tak naprawdę 1 000 000 subskrybentów, zamieścił film o technologii Skyway, czyli Skyward Community, zamieścił film w bardzo dobrej, bardzo dobrze wykonany, z fajnym tłumaczeniem, które można wykorzystać do promowania całego tego biznesu. Warto do niego sięgać, warto do niego wracać, bo naprawdę jest bardzo dobrze zrobiony. Tutaj, na tym zdjęciu, też jest bardzo ważna informacja. Często zdarza się, drodzy Państwo, szczególnie tutaj mam prośbę do nowych osób, ale też osób, które być może często nie do końca przykładają dużą wagę do zabezpieczeń kont, do haseł, być może w pośpiechu gdzieś tam wypełniają formularz rejestracyjny i gdzieś jakieś błędy literówki się pojawią. Jeżeli chcielibyśmy zmienić jakiekolwiek dane na naszym koncie, na przykład adres mailowy, który jest sztywno gdzieś tam wpisany, imię, nazwisko, czy jakiekolwiek inne dane, które gdzieś tam są wpisane i one są zapisane i no, dokonana jest rejestracja w firmie, to żeby zmienić te dane, musimy zrobić takie zdjęcie.
Często wiele firm, jak mamy konta gdzieś tam na jakichś giełdach kryptowalut, czy nie tylko, to wiemy, że jest to standardowy dzisiaj sposób uwiarygodnienia swojej osoby, uwierzytelnienia swojej osoby. Czyli robimy wtedy selfie, wpisujemy na kartce A4 wyraźnie imię, nazwisko, najlepiej miejscowość i datę bieżącą i w drugim ręku na równej wysokości trzymamy dowód osobisty. Najlepiej gdyby nam zrobił ktoś to zdjęcie osobiście, żeby było dobrej jakości, ponieważ chodzi o to, żeby ta kartka po powiększeniu nie było tak, że albo twarz jest zamglona, albo dowód jest zamglony. Chodzi o to, żeby zrobić dobrej jakości, tak żeby zarówno dowód po powiększeniu był widoczny, wyraźny, czytelny, nasza twarz była czytelna i ta kartka, którą piszemy A4, też była czytelna. Widzę, że ktoś tutaj na czacie coś napisał. Okay, dzięki. Tutaj, no tutaj jak kolega napisał, pojawiła się możliwość zapłaty kartą bankową w biurze SWC, więc warto też o tym pamiętać, bo jak przez jakiś czas utrudnienie. Mamy tą świadomość, że firma działa w ponad 200 krajach. To jest potężna już organizacja, składająca się z grubo już ponad 500 tysięcy ludzi, sympatyków tej technologii. I teraz jak gdyby stworzyć system kart, bo same przelewy bankowe, czy kryptowaluty, czy jeszcze inne systemy, tutaj nie ma problemu. Na ten moment nie ma problemu. Natomiast wiemy, że banki często z kartami no są ciągle jakieś problemy techniczne. Jak nie w jednym kraju, to w drugim kraju. Przy 200 ponad krajach zawsze gdzieś ten problem się pojawi, więc od czasu do czasu widzimy, że firma zmienia system, jeśli chodzi o płacenie kartą, albo coś poprawia, albo coś się zepsuło. Tutaj kolega fajnie podpowiedział, że już pojawiła się możliwość zapłaty kartą, ale pamiętajmy, jeśli mamy raty, pamiętajmy, że jeśli chcemy kupić pakiet w jakiejś promocji i wiemy, że ona się kończy, gorąca prośba, nie czekajmy do ostatniego dnia, bo często w ostatnim dniu albo system się wiesza, bo nie wiem, wchodzi 200 tysięcy osób w jednym momencie, albo system kart się wiesza, bo korzysta z niego w tym momencie ileś, naprawdę bardzo duża liczba osób, albo jeszcze jakieś inne problemy zdarzają się wtedy, kiedy faktycznie robimy coś na ostatnią chwilę. To tak tylko na marginesie. Natomiast zróbmy sobie zdjęcie nawet tego, co widzimy tu na ekranie, żeby to w takiej formie, w dobrej jakości, wysyłamy wtedy na support lub pierw kontaktujemy się z czatem online, o tym za chwilę też powiem, z czatem online na naszej stronie, gdzie dostępny jest 24 godziny na dobę, jeden, dwóch, trzech konsultantów, na pewno w rosyjskim, w angielskim i węgierskim języku. Pewnie gdyby nas tutaj było w Polsce może nie tyle co dużo, co gdyby obrót byłby dużo większy, taki chociaż jak na malutką Słowację czy Czechy, a mała Słowacja, Czechy robią obrót wielokrotnie wyższy niestety niż my na ten moment w Polsce, no to być może mielibyśmy polskiego konsultanta, bo pamiętamy, że już polskiego konsultanta mieliśmy, ten obrót bardzo mocno spadł, więc nawet nie było za bardzo dla kogo robić tych tłumaczeń, czy ten konsultant w języku polskim. Natomiast on jest jak najbardziej możliwy wtedy, kiedy ten obrót nasz, tutaj nasza mobilność, pracowitość, zapał, nie tylko bycie, ale faktycznie zapał, działanie będzie powiązane z wynikami, możemy wtedy konkretnie oczekiwać ze strony firmy takiego polskiego konsultanta. Na ten moment standardowo językiem uniwersalnym jest rosyjski i angielski na całym świecie, więc tutaj możemy posiłkować się, jeśli nie znamy tych języków, translatorem i możemy uzyskać większość informacji na czacie online, w czasie rzeczywistym od razu. Natomiast jeśli to są sprawy do działu IT, jeśli to są sprawy do działu księgowego, czy jeszcze jakieś tam czasami wybiegają poza kompetencje konsultanta na czacie online, no to na pewno nas taki konsultant odeśle z podaniem nam adresa mailowego do firmy i wtedy jeśli się z konkretnym zapytaniem
zgłosimy do firmy w mailu, to dobrze podać swoje wtedy imię, nazwisko, adres mailowy, który mamy zarejestrowany w firmie Skyward Community i właśnie takie zdjęcie, które widzimy na ekranie, żeby się uwierzytelnić, że my to my, szczególnie wtedy, kiedy poprosimy o faktycznie o zmianę jakichś danych na naszym koncie albo odblokowanie konta, bo sobie zablokowaliśmy, na przykład mieliśmy jakieś hasła, piny dodatkowe lub piny do transakcji, które sobie ustaliliśmy i ich nie pamiętamy. I wtedy faktycznie będzie potrzebna taka weryfikacja w postaci takiego zdjęcia, jak tutaj widzimy na obrazku. Jedna ważna też informacja, w prawym górnym narożniku pod zakładką dane osobowe mamy taką zakładkę jak spadkobierca. Pewnie, że nikt nie chce umierać i każdy chce myśleć pozytywniej z tego, że skorzystamy z pieniędzy, z tych udziałów za swojego życia i ja osobiście na to liczę i pewnie liczy każdy tutaj obecny na tej dzisiejszej konferencji, webinarze. Natomiast przypadki chodzą po ludziach i gdyby coś się stało, to nie chcielibyśmy, żeby te udziały gdzieś tam przepadły, czy nie wiadomo, gdzieś się zawieruszały, albo nie wiadomo, co firma miałaby z nimi zrobić. Dobrze jest po prostu takiego spadkobiercę ustalić. Jednego, dwóch, trzech, tylu ilu chcemy, procentowo możemy na swoich kontach w back office wpisać. I dobrze jest powiadomić wtedy takie osoby, że do udziału zostały uposażone. No bo tak naprawdę, jeśli nawet nie będą wiedzieć, że my coś im zapisaliśmy w spadku, nawet udziały Skyward Community, no to tak naprawdę, gdyby nam coś się stało, to nikt się nie upomniał o te udziały, no bo nie będą mieć tej wiedzy. Nie róbmy takiej niespodzianki, że to będzie niespodzianka. Jeśli robimy coś w postaci spadku, czyli w tym wypadku spisujemy spadkobierców, to dobrze te osoby jasno i wyraźnie powiadomić, że mają zapisane w spadku 30% udziałów od takiej ilości, żeby wiedziały, czego mogą wtedy oczekiwać, w jakiej sprawie pisać na przykład do firmy, gdyby nas zabrakło. To, co już też wspomniałem o tych zabezpieczeniach na koncie, w swoich kontach, w danych osobowych, tam zabezpieczenia naszego konta, są różne możliwości, poprzez piny, poprzez kody SMS przychodzące, ale mamy też między innymi sześciocyfrowy kod tak zwanej aplikacji Authentication z Google. Dobrze z niej korzystać, natomiast jeśli ją uruchomimy, to zapiszmy sobie gdzieś lub wydrukujmy kod QR, z kodem też cyfrowym, który pozwoli nam odtworzyć ten kod, gdybyśmy zgubili na przykład telefon, albo gdyby nam wysiadł ten telefon, przestał działać. To zawsze, zanim uruchomimy sobie ten system, wydrukujmy, skopiujmy, gdzieś zapiszmy kod kilkucyfrowy plus kod QR przed uruchomieniem tej aplikacji. I w prawym dolnym narożniku, jak widzimy, mamy na swoich kontach właśnie taką chmurkę. Jak ją klikniemy, to mamy też właśnie możliwość porozmawiania na żywo z konsultantem w czasie rzeczywistym. I ostatnia informacja na koniec. No to pewnie też czekaliśmy. Tak naprawdę w tym tygodniu kończy się miesiąc i tak naprawdę za chwilę rozpocznie się marzec. Pewnie z jednej strony cieszymy się, że to już jest taki okres bardziej wiosenny, wkraczający w inny okres niż zimowy. Natomiast firma przygotowała nam niezwykłą promocję, też uważam niezwykłą promocję, z tą różnicą, że ta promocja, która trwa do końca miesiąca, szczególnie powinna zainteresować i szczególnie powinna mieć na celu dobro naszych inwestorów, ponieważ może otrzymamy nieco mniejszą prowizję standardowo, taką jaką dzisiaj omawialiśmy. Natomiast nasi inwestorzy, nasi partnerzy mogą, kupując sobie pakiet z hologramem, otrzymać dyskonto 1 do 100. Natomiast od 1 marca już nie będzie dostępnego tego dyskonta. Będą one te pakiety w standardowej cenie, jakie mamy na stronach. To są najczęściej 30, 40, 50% dyskonto już przy dużym kapitale. Natomiast tutaj firma od 1 marca szczególny ukłon robi do osób sponsorów, do osób, które
powielają osób, które budują struktury, tak zwany Active Start. Od 1 marca ruszy ta cała machina i pewnie widzieliśmy już na grupach, między innymi na Skype'ie, taki obrazek, takie zdjęcie, które wkleiła tutaj Natalia. Ja może dosłownie minutę, dwie, trzy postaram się wam wyjaśnić, o co chodzi w tym zdjęciu. Bo pewnie większość z nas to zobaczyła, że Natalia to wkleiła i tam ładnie serduszkami zostało to obtoczone. Natomiast może nie do końca każdy wie, o co chodzi, więc teraz wyjaśnię. Warunki promocji od 1 marca do 28 marca. I teraz o co tu się dzieje? Wiemy, że standardowo w programie partnerskim w pierwszym poziomie, bez względu na to, ile mamy płatności ratalnych, o których mówiłem, otrzymujemy bonus w wysokości 15%. I teraz firma co nam daje? Od 1 marca do końca, prawie do końca marca, firma daje nam pewien prezent. Jaki? Otóż szczególnie będzie wynagradzać tych partnerów, którzy w marcu ruszą z pełnego kopyta, ostro się zabiorą do pracy i będą zapraszać nowych partnerów. Dotyczy ta promocja głównie nowych partnerów, których zaprosimy do firmy. Nie tych, których mamy, ale nowych partnerów. I teraz co się dzieje? Kiedy partner w ciągu miesiąca zaprosi z pierwszej swojej linii nową osobę, to ta osoba, ten partner kupi standardowy sobie na przykład pakiet, nieważne, może to być ratalny, może to być gotówkowy, my otrzymamy standardowo w normalnej wysokości bonus w wysokości 15%. Ale jeśli zaprosimy drugiego partnera w pierwszej linii i warunek jest, ten partner kupi pakiet ratalny, to my otrzymamy w pierwszym tygodniu marca 15% bonusu i drugie 15% w postaci bonusu jako prezent. Czyli w sumie otrzymamy 30% prowizji bonusu za pakiet ratalny, za tą pierwszą ratę. Jeśli, teraz bardzo ważna rzecz, jeśli druga rata przez tego partnera zostanie zapłacona jeszcze w tym samym miesiącu, czyli nie będzie czekał tam załóżmy do kolejnego miesiąca, tylko w tym samym miesiącu przed ukończeniem, zakończeniem się promocji zapłaci drugą ratę, to my znowu dostaniemy prowizję, czyli to ten bonus w wysokości 30%. Czyli możemy tak naprawdę dostać bonus z dwóch rat w wysokości 30%. A o co chodzi w tym drugim, trzecim i czwartym tygodniu? Chodzi o to, że tak naprawdę jeśli się sprężymy najmocniej w pierwszym tygodniu, to drugiego partnera, którego zaprosimy do firmy, który kupi pakiet ratalny, otrzymamy w pierwszym tygodniu bonus w wysokości 30%. Jeśli to będzie drugi, trzeci, czwarty partner zaproszony w drugim tygodniu, to otrzymamy bonus w wysokości standardowo 15% plus 11%, czyli łącznie otrzymamy w tym wypadku 26% bonusu. Jeśli to będzie w trzecim tygodniu kolejny nowy partner, który i nie ma znaczenia, ile tych partnerów będzie, bo tu nie ma żadnych ograniczeń, tylko kwestia, w którym tygodniu to się stanie marca. Jeśli to będzie trzeci tydzień, to otrzymamy 23% bonusu od takiej raty. Jeśli on zapłaci drugą ratę przed końcem promocji, otrzymamy z tych dwóch rat 30, 26, 23, to będzie trzeci tydzień i czwarty tydzień promocji otrzymamy 20% bonusu z pierwszej i z drugiej raty, jeśli ją zapłaci przed końcem tej promocji. Czyli sumując, tak naprawdę mamy szczególną gratkę tutaj dla sponsorów, dla osób, które chcą zapraszać, chcą budować zespoły, ponieważ marzec może okazać się szczególnym miesiącem, kiedy te bonusy będą wysokie, kiedy będziemy mogli powiększyć je o 100% nawet. Ponieważ w pierwszym tygodniu każdy partner, począwszy od drugiego partnera, którego zaprosimy, pierwszy partner jest rozliczany standardowo 15%, nowy. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, nie ma znaczenia. Jeśli to będzie pierwszy tydzień i zapłaci pierwszą ratę i zapłaci też drugą ratę
w okresie tej promocji otrzymamy z tych pierwszych dwóch rat 30% bonusu. To jest naprawdę szczególny okres. Tutaj firma zdaje sobie sprawę, że każdemu są potrzebne dodatkowe środki i te bonusy właśnie mogą spłynąć na nasze konta, kiedy przyłożymy się do pracy już od 1 marca. Dlatego mamy teraz tydzień na to, żeby popracować z tym pakietem dotyczącym hologramu, ale poważnie już się naprawdę zastanowić, już dzisiaj zacząć planować z tym, co będziemy i z kim będziemy pracować, począwszy od 1 marca, bo wiemy, że czas bardzo szybko minie i miesiąc marzec też szybko minie. Tylko tak naprawdę to, co my tutaj zrobimy, to tak, z jednej strony możemy powiększyć swoje wynagrodzenia bardzo mocno, bo nawet o 100%, z tych pierwszych dwóch rat otrzymać 30% aż, natomiast ten włożony wkład na pewno również się przełoży na proporcjonalnie na nasze statusy w ścieżce kariery. Do czego tak naprawdę Was, drodzy Państwo, wszystkich zachęcam i zapraszam, bo taką naprawdę ciekawą pracę możemy wykonać zarówno w tym tygodniu, jak i podczas całego miesiąca marca. Teraz jeśli mamy jakieś pytania, to dosłownie do 5 minut możemy pisać na czacie. Oczywiście pytania dotyczące programu partnerskiego, bo na takie będę odpowiadał. Jeśli będą dotyczyć one technologii, wszystkich innych spraw związanych, to takie pytania będziemy odpowiadać właśnie na webinarze dotyczącym technologii. Czyli jeśli są jakieś pytania, to proszę, w tej chwili jest to czas na to, żeby je zadać. Tutaj Tomasz napisał, ile akcji posiadacie. Znaczy tak, wszystkich akcji tak naprawdę było 400 miliardów. Natomiast tak naprawdę ile zostało jeszcze akcji, to myślę, że to pytanie faktycznie trzeba byłoby zadać prawnikowi na jednym z webinarów, które są cykliczne, co jakiś czas one się odbywają, zadać je bezpośrednio. Nie wiem, czy uzyskamy taką konkretną informację, natomiast ilość akcji właściwie nie ma znaczenia w stosunku do tego, jakie będą plany w najbliższych miesiącach i latach ze strony firmy, ponieważ technologia ma określone swoje, jak gdyby swoje cele i dążenia. O pewnych celach, dążeniach Natalia często pisze na grupach Skype'ie. Nawet ostatnio wspomniała o pewnych trasach, pewnych kontraktach, które o, bardzo miło, o pewnych trasach, które są już konkretnie planowane i są dokumenty przygotowywane. Natomiast jak wiemy, tak naprawdę ja zawsze mówię, nie jest to akurat webinar dotyczący akurat tego tematu, natomiast jeśli mówimy już o pewnych przełomach i pewnych etapach działalności firmy, to wydaje mi się, że te osoby, które są dzisiaj może, wykorzystają te promocje, między innymi te 1 do 100 dyskonto, znalazły się o wiele lepszym czasie niż my, bo my tak naprawdę zaczynaliśmy wtedy, kiedy nic nie było. Kiedy była łąka na Białorusi, jakieś pole, szuwary i właściwie może kupowaliśmy faktycznie jeszcze taniej, z większym dyskontem wtedy udziały, ale wtedy bardziej liczyła się wiara niż fakty. Dzisiaj mamy fakty, mamy technologię, mamy patenty, mamy certyfikacje, więc dzisiaj pozyskanie potencjalnego inwestora do firmy jest o wiele łatwiejsze, ponieważ również polskie media już zaczynają się pomału rozpisywać o tej technologii, począwszy od telewizji, poprzez prasę, i takie artykuły będą się pojawiać coraz częściej. I nie dlatego, że coś się dzieje chociażby na Białorusi, bo pewnie Białoruś niewielu przekonuje, ale szczególnie to, co się dzieje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w tamtym regionie, który bardzo jest ceniony, jeśli chodzi o właśnie o technologię, o nowości. Także jeszcze raz ponawiam pytanie, czy są jakieś pytania dotyczące dzisiejszej prezentacji, dzisiejszych programu partnerskiego, być może dotyczące tej promocji, która rozpocznie się za parę dni. Jeśli nie ma, to na koniec po prostu puszczę jeszcze film, który pojawił się między innymi w artykule Świat Komputer, który fajnie tak naprawdę przybliża nam tą technologię, w której my jesteśmy,
którą chcemy propagować i do której też zapraszamy nowych ludzi, którzy chcą jakiś wkład wnieść w tą technologię. Nie widzę pytań, wobec tego na koniec włączę ten krótki film, który znamy pewnie już z tamtego tygodnia, już go puszczałem, ale on jest bardzo ciekawy, on pojawił się w artykule właśnie Świat Komputer. Także dziękuję za dzisiejszą uwagę, za poświęcony czas, za to, że mogliśmy tutaj mniej więcej w godzinie zmieścić się. I jeszcze raz, jeśli są pytania, piszcie do mnie, dzwońcie, piszcie na Skype'ie, otwarcie, pytajcie się. Uważam, że nie ma głupich pytań. Ewentualnie są te pytania, które nigdy nie zostały zadane. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam. Udanej współpracy dla szczególnie nowych osób, które dzisiaj były na dzisiejszym webinarze. I do usłyszenia na kolejnym webinarze, który odbędzie się, planowany jest ten dotyczący programu partnerskiego 2 marca. I wtedy 2 marca nieco więcej powiem na temat właśnie tej całej promocji, która wtedy dość mocno już się rozpocznie. Jeszcze raz dziękuję, puszczam film.